Widzowie, witam was w kolejnym dniu na Palionowie. Jestem dalej elektrykiem, tylko tym razem jestem bez hejtera ze względów takich, że no niestety hejter jeszcze jest w szpitalu. Jak widzicie, on jest na serwerze, siedzi, leży biedny w szpitalu, poparzony cały. Aczkolwiek widzowie, no co, ja dzisiaj u niego byłem, na razie trzyma się całkiem dobrze, z tego co przynajmniej mi mówił, więc chyba jest okej. Co prawda nikt jeszcze w sumie do mnie nie napisał o to, że jakiś problem jest, więc chyba po prostu albo mi to wybaczyli, albo no nie wiem. Mam taką cichuteńką nadzieję, że po prostu nie będą mieli mi tego za złe. Ale to nie jest też do końca moja wina, widzowie. Dlaczego? To nie jest do końca moja wina, ponieważ ja mówiłem hejterowi: hejter, ogarnij, kurczy się i załóż ten walone, wiecie, rzeczy ochronne. Ale on nie, on jest mądrzejszy, no i widzicie, i właśnie tak się stało. No ale dobra, już nie będę go walić. Stało się jak się stało. Kurczę, wiecie co, widzowie, nie, że nie za dużo tych lamp trochę tutaj dałem. Chociaż nie, wygląda to okej. Bo wiecie co, lepiej po prostu jak będą lampy niż pochodnie, szczerze, bo to będzie dużo ładniej wyglądać, jak będą właśnie lampy niż pochodnie. Tylko po prostu też nie może być ich za dużo, nie? Bo jak za dużo ich będzie, to będzie na to. Ale po prostu ja, widzowie, poczekam, aż będzie noc i zobaczę, które pasują, a które nie. Bo, no, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Dobra, cyk, teraz robimy tak. I oczywiście odpalamy. To jest w ogóle mega fajne, widzowie, że to się będzie odpalało tylko i wyłącznie w nocy. Serio, mega mnie to jara, bo to naprawdę będzie fajnie wyglądać. Tutaj są te świeczniki, więc tutaj nie musimy tego stawiać. Gdzie możemy to postawić? Tutaj możemy to postawić, będzie ładnie wyglądać. Wiecie, w centrum Palionowa będziemy stawiać tego po prostu więcej, nie? Tak jest, tak w sumie to działa. Dobra, cyk. Tutaj jak to wygląda? Okej, tu nie trzeba. Wydaje mi się, widzowie, że tu możemy jeszcze postawić. Raz i dwa. Aha! A ja już nie mam tych bloków. To wiecie co, to ja pójdę do, zobaczę czy u Paliona na przykład tego nie ma, bo on często miał właśnie takie duperele. Dobra, fajnie to wygląda, fajnie, podobają mi się te lampy, będą mega fajne. Dobra, czekajcie, co on tu ma? Boże, ile on ma w ogóle tutaj rzeczy, nie? Jaksów, ile on tu ma, ja dziwię się, że hejter w ogóle tego nie zabrał. To mnie bardzo dziwi. Dobra, czy masz tutaj Palion rzeczy? O, to chyba to, nie, to jest krawet. Cyk, 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 też nie. No chyba widzowie jednak nie ma, No dobra, więc musimy na razie nasze prace wstrzymać. Zaraz pójdziemy może jeszcze do hejtera. Ej, czy tutaj nie ma lamp, czy mi się wydaje? Ej, są. Ej, czemu ktoś usunął tu redstone? Ej, ktoś usunął tu redstone. Tutaj. Czekajcie, zrobimy... O! Nie, tutaj musi być redstone, bo inaczej to nie zadziała. Ja nie mogę, no. Ktoś to zniszczył, a niech tylko dorwę go. Tam też ktoś zniszczył w ogóle. Ale tu, zobaczcie, działa jak ta lala normalnie. No fajnie to wygląda. Ej, czekajcie. Ej, co jest? Widzowie, słyszeliście to? Dostałem wiadomość na Messengerze. Co jest? Ej... Tata hejtera do mnie napisał. Co? Yeti, masz przewalone. Dowiedziałem się, co się stało z moim synem. Zostałeś już zgłoszony na policję. Lepiej szybko się tam udaj. Nie, widzowie. To jest mój koniec. To jest koniec. Tata hejtera do mnie napisał. I jest mega, ale to mega wkurzony. Nie wiem, co mam zrobić, widzowie. Ja się chyba muszę zbunkrować. No, tutaj się zbunkruję i już nigdy stąd nie wyjdę. Dobra, to miejsce jest przerażające. Ale, no ja nie wiem. A wiecie, jaki jest jego tata? Jego tata jest naprawdę groźnym chłopem i może mi zrobić poważną, ale to poważną krzywdę. Nie, to jest tak, dobra, wiecie co? Ja chyba idę do hejtera, muszę mu o tym powiedzieć. Bo jak on się o tym... Nie, no, musi się o tym dowiedzieć. Musimy razem coś wymyślić. Ale czy on się poskarżył tacie, czy o co chodzi? Ej, co jest? Czemu to jest otwarte? Ktoś tędy uciekł. Ale dobra, to nie hejter, bo to nie jest jego piętro. Ej, to jest jego piętro? Nie, to nie jest jego piętro. Nie no, ktoś musiał mu powiedzieć. Hejter! Hejter! Wstawaj! Co mnie z tobą pobiłeś? Nie pobiłem! Mam problem! I musisz mi go pomóc!
rozwiązać. Co? Twój tata dalej się wody mi nie dali. Nie, twój tata się dowiedział. No. O nie. Napisał do mnie wiadomość. Jak wiadomość. Że wie o tym napisał. I mam przewalone i zgłosił mnie na policję. Majtek? Ale to ja nic nie wiem, Majtek, no co ona? No mam problem, no musisz coś wiedzieć. Powiedziałeś mu. No Majtek, no bo on sam zobaczył, ty głupi jesteś, przecież to widać. Jak ja wyglądam. Ale ty mu to powiedziałeś, że to moja wina. Ale to ja nie powiedziałem, że to twoja wina, tylko on to sam wywnioskował. Bo jesteś starszy, rozumiesz? Nie. Tak. Ej, ale lekarze powiedzieli, że ile jeszcze musisz być w tym więzieniu, w szpitalu? 3 dni minimum, aż przestanie boleć, ale czy zejdzie opachlizna, to nie wiem. Wiesz, że my musimy... O Jezu, musimy... Przepraszam, muszę się... O Jezu, sorry. Aha, od razu lepiej. Musimy wziąć się do roboty. No ale to się weź ty, musisz teraz wszystko sam zrobić. No ja robię, mnie ale boli. To ja dostanę więcej kasy w takim razie. Wali mnie już te hasa, ja mam dużo. A tak, ty masz dużo, aha. Dobra, no jest bogaty. Dobra, ale musimy... Z bogatej rodziny się... Musimy rozwiązać jakiś problem z twoim ojcem. No to pobij go. Co? No co? Jak mam pobić twojego ojca? Pobijcie się i zobaczymy jak... To będzie silniejszy i Boże, rozwiążecie sprawy. Muszę się schować, ale przecież ja twojego tatę na luzie bym pobił. No to dawaj, kozaczku, Majku. Żartuję, dobra, ale czemu, nie skarż mu więcej, wiesz co, ja na razie muszę spać. Przede wszystkim, to ja muszę się zbunkrować, hejter, bo jak tata się po prostu dowie, to mam przyjęcie. Jak ja wyglądam. Jak, dobra. Musimy firmę rozkręcić. A tak w ogóle dalej nie zbudowaliśmy tych cholernych generatorów. W ogóle to nikt nam nie zapłacił. To teraz nikt. No to idźmy do Paliona Zrób. I ustalmy. Dobra, no. Majtek, co? Ale nie zapomnij do Paliona napisać. No ale co napisać do Paliona? Petycję o zapłatę, bo dalej nam nie zapłacili zielonego. Aha, za co? No za latarnię, głupcze. A właśnie, i to w ratuszu się pisze, co nie? Tak, masz tu pustą taki, książkę. O właśnie, no. Leży. Aha, i co, i serio mam iść to napisać? Dobra. Napisz to, bo inaczej rezygnuję. Aha, no dobra, to ja to mogę napisać, okej. Okay. No dobra, no to idźmy, to w sumie za niedługo przyjdę, hejter, i ci powiem, ale dobra. Dobra, to ja tak, muszę widzowie iść do tego ratuszu i napisać tą cholerną wiadomość, bo to będzie po prostu masakra, bo nam nie zapłacili, a w ogóle patrzcie, no ekstra to wygląda, że to działa tylko i wyłącznie w nocy, nie? Że to działa tylko i wyłącznie w nocy, a w dzień, ej, a ty co ty robisz? Przecież ty tu pracujesz, dobra, a czy tu coś jest ciekawego? O, jest w ogóle woda, fajnie. Jest woda, jest też książka. Dobra, ale idźmy, napiszmy tą petycję. Tu jest biuro Paliona, to tu nie idźmy. Aha, to ja muszę to chyba zostawić na dole w takim razie. Czekajcie, co to jest. Wow! Co wy gadacie? Nie gadajcie, że co... Jestem normalnie w Big Benie! No powiedzmy, że w Big Benie. Dobra, widzowie, napiszmy tą wiadomość. Tu Yeti i Hater, cześć. Założyliśmy wspólny biznes i chcielibyśmy, abyś zapłacił nam za rozstawienie lamp na Palionowie. Zapłata to 100 zielonych. Jeśli tego nie zrobisz, spotkamy się na drodze sądowej. O, i widzicie widzowie, i tak po prostu trzeba normalnie pisać z buta, że takie rzeczy się dzieją, a nie. Bo później to będzie masakra, no. I teraz tak, musimy to tylko zostawić. Nie będę wchodził na razie do biura, więc zostawię to na przykład tutaj. Czy ma on miejsce? Ma. Oni raczej będą wiedzieć, bo to są w końcu pracownicy, więc oni będą wiedzieć takie rzeczy. Więc mam nadzieję, że to wszystko się uda. No dobra, u hejtera wszystko powinno być w porządku. Ale wiecie co, w sumie to się do niego... albo nie, w sumie lepiej ja już do niego nie będę wchodzić. Muszę widzowie... A w ogóle muszę usunąć te tabliczki, bo przecież te tabliczki to jest masakra. Ja widziałem, że jeszcze są w sądzie. Bo przecież to już jest dawno nieprawda. My w ogóle zapomnieliśmy ich usunąć. Gdzie to jest? To jest
tutaj. Ej, nie ma tych tabliczek. Myślałem, że są. A, one były przy szpitalu. Okej, one były przy szpitalu. Napisaliśmy już tą petycję do Paliona, więc tyle już jest dobrze. Ja wracam, widzowie, do firmy powoli. Tutaj mam tą firmę, czekajcie, ja wracam. A właśnie, ale tata hejtera jeszcze do mnie mówi, że ja mam w celi być. O kurde, no niedobrze, powiem wam szczerze, że jest mega niedobrze. Dobra, zobaczmy jeszcze te lampy. No i widzicie, one działają, a patrzcie teraz. Dzień i w nocy, i w dzień nie działają, ekstra to wygląda. Mega czaderskie i nasza firma w ogóle coraz lepiej, widzowie, funkcjonuje. Jestem bardzo z tego dumny. Idę normalnie tutaj i czekam na jakieś zamówienia. Mamy komputerek. Mamy dosłownie wszystko. Wiecie, czego, widzowie, jeszcze nie zrobiliśmy? Nie zrobiliśmy tych cholernych generatorów. Ale to się na pewno jeszcze w międzyczasie zrobi. Widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.